myślałem, że wręczam coś, ale tu pisze Leroy. Jest napisane. Słuchajcie, kochani, kurde, nie wiem co powiedzieć. To jest złoty pop kilo. Isle of Gold, jak to ktoś powiedział. Słuchajcie, kurde, nie wiem co powiedzieć. Przy takiej nagrodzie. Szedłem właśnie z Reną na bok porozmawiać. Podsumowanie mi się takie nasuwa, bo przed chwilą się ściąłem, że w ogóle robię to 40 lat, w grudniu będzie. Mój hip-hop trwa 40 lat, ta podróż. I tak jak myślę o tym, co było kiedyś i teraz, bardzo często zadają mi pytanie, co sądzę o młodych, z takim nastawieniem, że będę źle mówił o nich. Słuchajcie, pamiętajcie, że rap szczególnie, ale w ogóle całe środowisko, cała kultura hip-hopowa została zbudowana na rzeczach, które z tym środowiskiem na początku nie miały nic wspólnego. Największe hity na samym początku pochodziły od hitów dyskotekowych, soulowych, czasem funkowych. Chciałem pokłon wielki złożyć DJ-om. Sam byłem DJ-em najpierw. Zakochałem się w adapterach, w puszczaniu muzyki, bycie selektorem. Ogromny props dla wszystkich elementów. DJ-i, b-boy, dziewczyn, b-girls. Dla wszystkich, którzy malują mury codziennie. Dla wszystkich raperów, którzy codziennie myślą o tym, co zrobić takiego, co nie im rozpierdoli głowę, ale wszystkim dookoła. Słuchajcie, to jest wielki pokłon dla tych ludzi, ale dlaczego powiedziałem o tym, że korzenie to są różne style? Dlatego, że słuchajcie, taki hit na przykład jak Grandmaster Flash albo w ogóle, o, Afrika Bambata. To jest kawałek, który pochodził z Niemiec, od Kraftwerku. I pomyślcie sobie, że ten jeden kawałek stworzył nowy nurt, nazywał się bass na południu. I to nie jest odosobniony przypadek. Dlaczego to mówię? Ponieważ wierzę we wszystkich ludzi, którzy tworzą tą kulturę od początku, którzy codziennie wstają, żeby zaskoczyć innych. Tu jest dzisiaj obecny też mój menadżer, który od samego początku mnie prowadził. Nie spodziewałem się. Dziękuję ci, Piotr. Słuchajcie, kocham hip-hop. Mogę szczerze powiedzieć, że hip-hop uratował mi życie. Kocham was i nie bądźcie źli dla młodych. Młodzi to jest właśnie ta kreatywność, to ci wariaci, którzy zmieniają ten hip-hop. I kocham, że hip-hop dzisiaj jest numerem jeden. Nie tylko na świecie, ale przede wszystkim w Polsce. Jesteście wspaniali i hip-hop będzie żył dużo, dużo więcej niż my wszyscy zebrani tu na sali. Kocham was. Aha, i Waldek, ja ci uszyję ciuchy z konopi. Najlepsze, jakie chcesz. 5XL. Thank you, buddy. Gratuluję. Zasłużyłeś.